Cześć, siemanko, witam was serdecznie na kanale Family Guy w materiale z Medieval Dynasty, a dokładnie co wiemy na temat kooperacji, trybu kooperacji w Medieval Dynasty. Wiemy tyle, że będą na pewno nowe mapy, nowa mapa, nowa dolina, co możemy sobie tutaj zaobserwować. Można też wyszukać, doszukiwać się pewnych nowych rodzajów zabudowań, tak jak tutaj takie wejście przy mostku, tutaj widzimy palisadę, bramę całkiem ładną, mam nadzieję, że będziemy mogli tego typu konstrukcje tworzyć, tak samo jak mam nadzieję, że w końcu dostaniemy możliwość tworzenia mostów, chociażby w wyznaczonych miejscach, byłoby fajnie. Co wiemy jeszcze? Wiemy jeszcze, że prawdopodobnie wyjdzie pod koniec jesieni tryb kooperacyjny, ujawniono nam na razie 3 z 4 feature'ów, tak jak widzimy tutaj. No pierwszy to jest ta nowa mapa, drugim jest, słuchajcie, charakter kobiecy. Będziemy mogli grać kobietą w Medieval Dynasty. Nie wiem, czy to jakaś duża zmiana, czy nie, czy jest tu się czym chwalić, czy nie, to sobie ocenicie sami. Fajnie, że jest już możliwość, natomiast szkoda, że nie było tego od początku już w normalnym Medievalku, ale okej. Okay. Fajnie, fajnie, że to zrobili. Super, podoba mi się. No i tu widzimy też fajną palisadę z możliwością przemieszczania się po niej, także może być ciekawie, jeżeli chodzi o kwestię budowania. Cóż, tutaj tak nic nowego nie widzę, poza może jakimiś ozdobami. No tu kobieta stereotypowo dosyć pokazana, ale okej. No i tu już fajnie walczy, ładnie. I trzeci feature, słuchajcie, który nam studio twórcy tutaj do tej chwili, do tego momentu przekazali najnowszy, to jest możliwość kustomizacji postaci. Bardzo fajny, ciekawy sposób tutaj to zaprezentowano. Jest kobitka, która robi postrzyżyny, można by tak powiedzieć. Także będziemy mieli możliwość, słuchajcie, stworzyć sobie postać, no mam nadzieję, taką jak chcemy. Będzie można sobie zrobić postać w Medieval Dynasty niczym w kreatorze postaci w Simsach. Także będzie super. Tak myślę, no wiem. Wiemy na temat trybu kooperacyjnego tyle, ile twórcy chcą, abyśmy wiedzieli. Także dużo zostaje nam też domysłów. Ja też, wiecie, ja wszystkie materiały, jakie wykorzystałem, są materiały zaczerpnięte z oficjalnych filmów informacyjnych od studia. No tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda mniej więcej kreator postaci, bo podejrzewam, że wszystkiego nam też tutaj nie zdradzono. Co widzimy? Preset General Head Hair. Okej, okay. No, czyli tak norma, wiadomo, owłosienie na twarzy, będzie można wybierać brwi, brodę i tak dalej, fryzury, kolor włosów. No i będzie można zrobić sobie na przykład taki nos garbaty, jak ja mam, na chwałę Imperium Rzymskiego na przykład, czy coś w ten deseń. Tyle ode mnie, trzymajcie się cieplutko, hej.